Przez chwilę to było jego Kilimandżaro. Dosłownie i w przenośni sięgnął szczytów swoich możliwości, bo pochodzący z Bytomia Krzysztof Drabik postanowił utrudnić sobie zdobycie najwyższego szczytu Afryki i wejść na górę żonglując butelkami. Dlaczego w ogóle zdecydował się na taką wspinaczkę? O tym Paweł Jędrusik. 5895 metrów nad poziomem morza. Na taką wysokość Krzysztof Drabik wszedł żonglując po to, aby nagłośnić zbiórkę pieniędzy na rozpoczęcie w Kenii budowy Centrum Rehabilitacji dla Dzieci z Niepełnosprawnościami. Trudności było bardzo dużo, bo nie jestem w stanie tego opisać, jakby byłem bardzo mocno silnie fizycznie przygotowany i też mentalnie, bo uważam, że taki rekord też trzeba się przygotować bardzo mocno mentalnie. Natomiast no nie spodziewałem się, że moje oczy tak mocno, że tak powiem, dostaną w ciry, bo przygotowałem się na to, że będą bardzo mocno obciążone barki, nadgarstki, dłonie, przedramiona. Natomiast koncentracja w trakcie wykonywania tego rekordu była tak naprawdę na całkowitym skupieniu między tym, gdzie miałem żonglować, gdzie iść i żeby się nie przewrócić. I się nie przewrócił, a do tego zdobył górę. Może to nie będzie bardzo oryginalne, ale nie zdziwiłem się, dlatego że Krzysztofa znał długo. Wiem, że różne ciekawe projekty realizował, lubi wyzwania, no i jest też człowiekiem, który działa niejednokrotnie na rzecz innych. Jakby druga myśl to była taka, że no to jest bardzo duże wyzwanie, takie fizyczne, mentalne, zresztą przed chwilą o tym się przekonaliśmy, no ale bardzo się cieszę. Raz jeszcze powiem, każda taka akcja, jak wszyscy ludzie, którzy działają na rzecz potrzebujących, są warci uznania. Cała wyprawa i zdobycie szczytu zajęły bytomianinowi tydzień. To nie pierwszy taki popis w wykonaniu zawodowego barmana. Oszacował nawet, ile razy w trakcie wejścia musiał podrzucić butelkami. Myślę, że na pewno około 150 tysięcy razy, bo mniej więcej przeliczam względem kroków, kilometrów. Jeśli robiłem wcześniejsze rekordy, choćby nawet dwukrotnie przebyłem linię brzegową Bałtyku od Świnoujścia do Gdańska, żonglując na pełnym dystansie, no to w tych dwóch rekordach zrobiłem wtedy ponad 500 000 przerzutów. Natomiast 1 000 000 przerzutów co do 150 tysięcy przerzutów na Wysokiej Górze, no nie chcę tego porównywać, bo nie ma co tu porównywać. Ten rekord był zdecydowanie najtrudniejszym wyzwaniem, jakie się podjąłem w życiu. Po tym sukcesie z pewnością nie tylko pan Krzysztof będzie wstrząśnięty, ale również wielu mieszkańców regionu, ale na pewno nie będą zmieszani.